Hej, witajcie w Oristo. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda proces rekrutacji i praktyka zawodowa w naszej firmie. Zapraszamy! Przedstawisz nam pokrótce ofertę praktyk zawodowych w Oristo? Jasne. Oristo oferuje praktyki w czterech zawodach: stolarz, mechanik, operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz elektryk. Każdy zawód ma przydzielonego mistrza, który jest jednocześnie opiekunem praktyk, a ja jako koordynator praktyk zawodowych pomagam uczniom w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Co musi zrobić uczeń, który chciałby dostać się do Oristo na praktyki zawodowe? W pierwszej kolejności najlepiej zadzwonić do mnie, żebym mogła spisać najważniejsze dane kandydata, czyli to, jaką szkołę zawodową wybrał oraz jaki zawód. Następnie do 15 czerwca będę przyjmować podania na praktykę zawodową wraz z załącznikami. Gdzie można znaleźć wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową do Oristo oraz inne ważne informacje na temat praktyk? Wzór podania dostępny jest na naszej stronie www.oristo.pl w zakładce dla ucznia. Zamieściłam tam najważniejsze informacje na temat praktyk zawodowych, szczegółowy harmonogram zapisów i dostarczenie dokumentów do naszej firmy. Oprócz tego, po zapisaniu kandydata na praktykę zawodową do Oristo, pozostaję w stałym kontakcie z rodzicami, na bieżąco powiadamiam o kolejnych krokach, pilnuję terminów, a przed rozpoczęciem praktyki, najczęściej w drugiej połowie sierpnia, zapraszamy przyszłych uczniów do fabryki, gdzie odbywamy spotkanie organizacyjne i pokazujemy fabrykę od wewnątrz. Jak wygląda sposób wynagradzania uczniów w Oristo? Uczeń otrzymuje określone ustawą wynagrodzenie podstawowe oraz ekstra premię od Oristo za każdy dzień praktyki. Dodatkowo korzysta ze wszystkich uprawnień przewidzianych dla pracowników firmy, czyli na przykład uczestniczy w imprezach firmowych, otrzymuje bony świąteczne i podarunkowe. Od kiedy można zapisywać się na praktyki zawodowe do Oristo? Nie ma konkretnego terminu rozpoczęcia przyjmowania podań. Jeśli uczeń jest zainteresowany praktykami w naszej firmie nawet rok wcześniej, to jest możliwość wpisania go na listę kandydatów. W tym roku rozpoczęłam już prowadzenie takiej listy, więc zachęcam do zapisów. Dziękuję bardzo.